Dziękuję za przerywanie, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo, bezpieczeństwo w transporcie kolejowym to przede wszystkim kadra i dobra infrastruktura. Ja mam akurat to szczęście, że jeżdżę pociągiem z Międzyrzeca Podlaskiego do Warszawy po linii już przebudowanej, gdzie mam poczucie komfortu i bezpieczeństwa, i z tego tytułu chciałem przede wszystkim kadrze i obsłudze kolei złożyć wyrazy wdzięczności za ich troskę, ponieważ postrzegam zawsze pełną kulturę, nie tylko do mnie jako do posła, ale w ogóle do pasażerów. Natomiast pan minister wspomniał o szkolnictwie zawodowym, o profilu kolejowym. Chciałem zatem zapytać, czy na kolei jest wystarczająca kadra wykształcona pod kątem przygotowania do pracy na kolei. Bo jeśli nie, to wspomniałbym również, że na naszym terenie w powiecie bialskim, w dawnym województwie bialsko-podlaskim, w Małaszewiczach funkcjonowało technikum kolejowe, które w tej chwili jest zespołem szkół i które może zawsze podjąć gotowość kształcenia młodzieży w kierunku kolejowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to, że pan marszałek mnie przerywał.